witam kochane dziewczyny i chłopaki, ponieważ moja ostatnia fryzura tak bardzo Wam się spodobała i prosiłyście mnie o zrobienie filmiku, jak taką fryzurkę sobie zrobić, to ja Wam dzisiaj pokażę. I powiem tylko, że nie chodziło mi tutaj o kręceniu całej głowy, bo w moim przypadku trwałoby to chyba z godzinę. Także niektóre pasma będą proste, niektóre pokręcone i takim właśnie będzie efekt, jak widzieliście w poprzednich filmikach. No także kochani, zaczynamy. Co nam potrzebne? Jakiś gruby grzebień, jakaś klamra, spray przed prostowaniem, żeby włosy nam się nie paliły, lakier do włosów później. Dobrze, także zaczynam od tyłu. Także ja sobie tutaj całą tą górę włosów zepnę, żeby mi było wygodnie i zaczniemy od tyłu. Spinamy. I teraz kochani, bardzo ważna ochrona przed prostowaniem, żeby nam się włosy nie spaliły. Ja używam tej odżywki z tego psikadła Sonien Gaia. Psikam sobie włoski, rozczesuję i teraz kochani, zaczynam. Biorę. Im cieńsze pasemka sobie będziecie brali, tym lepiej Wam to wyjdzie. Przykładam prostownicę, przekręcam ją i zjeżdżam na dół. I kręcę sobie, wybieram sobie po prostu pasemka i kręcę. Dobrze kochani, i teraz biorę następne pasmo. Spryskam i kręcimy. Dobrze kochani, następnie na tym etapie zrobimy sobie tak, że pokręcimy sobie teraz tą część włosów. Spryskujemy. Dobrze kochani, no i tak powoli sobie będziemy całą głowę kręcić, także jak mówiłam, ja tutaj omijam bardzo duże części włosów, ale w moim przypadku ja po prostu wyglądałabym jak lew, jakbym sobie całą głowę pokręciła. Także kochani, troszeczkę oczywiście wszystko będę starała się tutaj przyspieszyć, żeby to się wszystko zmieściło w 10 minutach.
Panie, całą głowę już mamy w miarę pokręconą i wygląda to ogólnie dziwnie. Układamy sobie te włosy jak chcemy. Rozczesujemy troszeczkę sobie te loki, żeby one nie były takie nienaturalne. I sobie układamy w jaki sposób chcemy. I oczywiście możemy w ten sposób zrobić poprawki. Na przykład tutaj widzę, że mam mało loków. Chcę sobie je troszeczkę jeszcze dokręcić. To dokręcam tam, gdzie brakuje. I tak samo z tej strony. I teraz, kochani, co możemy zrobić, jak już to sobie mamy w tą stronę, jak wiecie, możecie sobie to ułożyć jak chcecie, na przedziałek, na bok, ja akurat lubię na bok. I teraz, kochani, żeby ta cała fryzura jakoś ładnie wyglądała, te loki, które są bardzo nienaturalne, one Wam się wyprostują za jakiś czas. Ale żeby tutaj musimy troszeczkę te włosy podnieść. Także ja je delikatnie potapiruję, naprawdę delikatnie. I dół tak samo, te włosy, które nie są pokręcone, nam się tutaj zgubią z tymi kręciołkami. Tak, kochani, no i teraz na całość spray do włosów i lakier do włosów i macie, kochani, włoski pokręcone. I oczywiście, tak jak mówiłam, one po jakimś czasie za chwilę nam fajnie oklapną i to będzie wszystko bardzo ładnie wyglądało. Także, kochani, zapraszam do oglądania następnych filmików. Pozdrawiam wszystkich, pa, pa!